Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj będzie o tym, jak grać basami i jak się nauczyć grać właśnie równo. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Witajcie kochani, dzisiaj taki gadżet, który będzie mi przyświecał, to będzie telefon z aplikacją metronomu. Moi drodzy, metronom, bardzo fajna aplikacja, która pomoże nam właśnie w basowaniu. I to będzie coś takiego, moi drodzy, że puścimy sobie metronom. I teraz będziemy sobie, tak jak ten metronom stuka, będziemy stukać sobie basy. Bas. Tak, moi drodzy, to było basowanie na 2. Teraz zrobimy sobie basowanie na 4. Włączamy sobie metronom i gramy bas, akord, akord, akord. Proszę bardzo, raz. I teraz w czym nam ma to pomóc? Otóż ma nam to pomóc w tym, żeby sobie właśnie ten nawyk rytmicznego grania wyrobić, prawda? Żebyśmy grając w lewej ręce mieli poczucie takie, że ta ręka jakby automatycznie nam po prostu gra. Ona leci z automatu. Jeśli mamy utwór na 3, no to lecimy na 3. Tak? Bardzo to jest ważne. I żeby grać to po prostu sobie z automatu. Żeby z automatu tak zautomatyzować tą rękę. Obojętne, co będziemy grali w prawej ręce. Możemy sobie tutaj różne rzeczy tworzyć, różne wartości sobie grać. A ta ręka ma nam... grać równo tak samo. Oczywiście, jeśli będziemy robić zwolnienia w utworach, tam gdzie one na przykład fajnie wyglądają, to ok. To bardzo fajnie. Tylko miejmy tą świadomość, żeby robić to świadomie, a nie na przykład przystawać. Bo wiele takich wiadomości ostatnio dostawałem od Was, moi kochani, że właśnie nie możecie złapać tego rytmu, tak?
I wtedy na przykład wychodzi coś takiego, że gracie. Tak? A można to po prostu zautomatyzować tutaj lewą rękę i zagrać. I do tego przyda się wam troszkę granie z metronomem. Na przykład też do rozczytywania prawej ręki również. Natomiast chodzi mi po prostu o to, żebyście nauczyli się z tym metronomem pracować w ten sposób, żeby on wam pomógł tutaj sobie rytmicznie działać, żeby wasze granie weszło w taką fazę automatyki, tak? I próbować sobie na różnych basach. Jakby tutaj to nie ma aż takiego znaczenia, jakie basy będziemy grać na razie, tylko po prostu, żeby... I potem możemy sobie ten metronom przyspieszać. Natomiast najważniejsza rzecz, którą trzeba zrobić, to właśnie tą automatykę grania, moi drodzy. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Automatyka grania to jest bardzo ważne. Istotne, żeby właśnie sobie wyrobić nawyk grania. Na razie niech to będą akordy durowe, czyli... Potem mogą być molowe, potem septymowe, no i na końcu zmniejszone, prawda? I tak dalej. Także polecam wam właśnie w ten sposób sobie troszeczkę pograć. To wam rozbudzi lewą rękę. Sprawi, myślę, że będzie to fajny sposób na to, żeby właśnie wyrobić sobie ten nawyk grania po prostu równo. To jest metoda, która jest prosta i ona będzie wam pomagała, ten metronom będzie wam pomagał, bo on jest jednostajny, tak? On się nie zgubi. Natomiast możecie równie dobrze sobie liczyć. To się wam przyda właśnie po tym, żeby utwór brzmiał spójnie rytmicznie, szczególnie te utwory biesiadne, żeby one brzmiały spójnie, fajnie tak spójnie, bo tam, gdzie chcemy sobie na przykład zwolnić, powiedzmy, no to tam sobie zwolnimy, prawda? To nawet fajnie jest, jak tak trochę utwór żyje takim życiem, że gdzieś tam sobie zwolnimy, tak? Gdzieś zagramy szybciej na przykład ostatnią część utworu, ale róbmy to z głową i właśnie po to te ćwiczenie. Dzisiaj taki może troszeczkę przegadany odcinek, ale właśnie myślę, że to będzie dobre rozwiązanie dla początkujących, żeby sobie tą rękę lewą wyrobić w graniu. I to jest dość istotne. Także to chciałem wam dzisiaj przekazać. Zapraszam was serdecznie na filmy. Oczywiście jest na moim kanale film o tym, jak grać z metronomem. Jak najbardziej zapraszam do tego filmu wszystkich was. I dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Zapraszam na kolejne filmy. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.